Hej, ludzie! Witam z powrotem. Zagrajmy w Skyrim. Idziemy rozstrzygnąć, kto jest tutaj najlepszym łucznikiem. Ja nim jestem. Ja jest Schwarz potężny. Nie. Co ja mogę zrobić tak? Okej, ten się tu zsunął. Dobra. Opa. Zróbmy to na takiej zasadzie. Ich tutaj nie ma! Oczywiście, że ich tutaj kurwa nie ma. A ja nie, jednak są. Okej, to jest mag. Więc się go pozbędźmy. Po polsku bardzo. Okej. Wciąż mnie facet dziwo nie widzi. No dobra. Tamten też się zdaje mnie nie widzi. No, chodź tu. Okej. Przyczajony falmerze. To jest twój kres. Super. Najpierw się spikniemy z Lilią. Aha, tutaj jakaś pułapka była, ja ją aktywowałam. No dobra. Chyba, że Lili gdzieś posiało. Na dół. A nie, jednak tu jesteś, no patrz. Widać, czekała na mnie, jak miło z jej strony. Złoto, moje strzały, dobra. Okej. Jeszcze tu był ten mak. Jak miło, żeś usiadł. Jakaś makrela. I moje strzały. Tu jest jakaś uaktywniona pułapka, Mjorn. Czy możesz mi powiedzieć, czy jest jakiś sposób, aby ją dezaktywować? Wątpię szczerze. Jakiś tutaj trzeba mieć w dół, nie wiem. A, nie drasnęło mnie. Ale Mjorn może drasnąć. W tym sobie problem. O dziwo i nie drasło. No patrzcie państwo. Cud. Młotek! Okej, idziemy dalej. Tutaj może się roić od falmerów. To mi się nie podoba. Zwłaszcza, że już ich widzę. Stań tam, dokładnie, jak ładnie. Okej, ty się tam rwi. I z nim walcz. Najlepsza strzała świata. Super. Co tu masz? Masz ucho. Tutaj nie ma nic. Tutaj na półeczkach też nie ma specjalnie nic. Ja bym bardzo chciała znaleźć w pilcu strzał. To mnie nie interesuje. To jest fajne. Tutaj mnie składniki nie interesują. I tam słyszę falmera. F4. Falmerzy nie są takimi złymi przeciwnikami. Da się ich pokonać. Ale też nie należą do najprostszych. Mimo wszystko wolę ich od krasnoludzkich tworów. Na dole jest dużo falmerów. Tutaj jest dużo ognia. Spróbujmy F4. Joj! To na dole się niestety nie zapaliło. Ale dobra. Zrobię teraz tak.
Okej, on tutaj ginie. I robię teraz tak. Super, falmerzy płoną. Okej. Teraz proszę cię, babo, uważaj. Tam coś jest? Nie ma nic. Mówiłam ci, proszę cię, babo, uważaj. Nie musiała wleść. Sięgnę ich sam. Gdy byłam au. Wyprawiałam się z ojcem na polowania w Morrowind. Skrzekacze. Złoto strzała. Świetna zdobycz. Cieszę się bardzo z twoich wspomnień. Okej, kufer. Ekspert, super. Ha. Dość prosty ten ekspert. Złoto i wielki miecz. Czyżby mnie coś działo? Nie byłabym zaskoczona. Tutaj coś jest? Nie. Dobra, F4 i idziemy dalej. Pogoni za wspaniałością. Co jest tutaj? Książki. Coś. Wow. Pięknie. Okej. Dobra, to było pudło, ewidentnie. Ej, no wejrzy! Pudłuję jak diabli. Jednak wyszłam z wprawy. Ej, weź to, tę strzałę. Przyczajony falmer. Jakaś trucizna, złoto strzały. Reszta mnie nie interesuje. F4. Idziemy dalej. Pokaż mi mapę, jak to wygląda w środku. Mam dość tu. Aha. Się tu rozejrzyjmy, skoro tutaj nie ma nic ciekawego. Jakieś szaty, jakieś coś. Tam była sztabka. Ta. Sztabka srebra. Super. Tu są jakieś drzwi, pokaż mi to. Są drzwi do tego wielkiego pomieszczenia. Nawet nie będę na razie otwierać. Ponieważ pragnę się dostać tu. F4. Zobaczymy, gdzie to mnie zabierze. Chodźmy, Mjorn. Kuski, idziemy dalej. Gdzie to mnie zabrało? Okej, z tego co widzę, to jest skrót. Więc wracamy. I idziemy normalnie. Się głodna zrobiłam. W sumie jakby nie patrzeć, się zbliża czas kolacji. Dobra, wychodzimy. Idziemy dalej na dół. F4. Tam jest farmer. Widzę go. Jest ich trzech.
Jest ich dwóch. A nie, jednak trzech. Zostawiam ci go, Lidia. O, to nie farmer. Pająk śnieżny. Jestem zaskoczona twoim widokiem, kolego. Gdyś się go nie spodziewałam. Super. Dobra. Zbieramy lód i nasze rzeczy. Po co ten pośpiech? A, tak mi się śpieszy, wiesz. Perfia strzała. Nie przepadam za pająkami. Zwłaszcza tutejszymi, które są takie wielkie. Trzami budowania pod ziemią. Te ruiny przedstawiają tylko niewielki ułamek ich możliwości. No. Tylko dlaczego muszą się zawsze budować tam, gdzie są krasnoludy, co? Pająki. To mi się bardzo nie podoba. Nie, takie wielkie, a nie fajne. Okej. F4. Idziemy dalej. Oj, nie podoba mi się to. Znaczy, tam mam dojść, ale i tak mi się to nie podoba. No tak. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Okej, znowu F4, bo doszliśmy do kolejnego przejścia między lokacjami. Pokaż mi mapę. Daleko to jest ode mnie? No, dość. Znaczy, nie aż tak daleko. Myślę, że tutaj już powinno być spokojniej niż wcześniej. Chyba wykorzystam technikę zwabienia przeciwnika do mnie. Do mnie. Ciekawe, czy wceluję. Wątpię. No właśnie. A tutaj są jakieś pułapki. Bior. Kurwa, geniusz. A ten nas nie usłyszał. Imponujące. Chyba nowa strzała. No właśnie, troszkę mnie niepokoi to, ile ja mam życia. A ty, Milior, ile masz życia? Nie pokaże mi tego. Oczywiście nie, bo po co? F4 i otwórz drzwi. Okej, jestem coraz bliżej. Tam jest kolejny falmer. Tu jest dużo falmerów. Niezły strzał, lordzie. Nadzielny strzał, lordzie. Zostawiam ci go, Miliorn. Co on takiego zrobił? Ojejejejejej. Jol! Podoba mi się ten krzyk. Bardzo mi się podoba. Jest strzały. Jest taki bardzo przyjemny. Okej. Weszłabym tam, ale słyszałam już, że Milior za mną przybiegła. Znaczy, to dobrze, bo jakby mnie ktoś zaatakował, to by się nie zrobiło zbyt ciekawie. Kiedyś pewien rzezimieszek próbował mnie ograbować. Natomiast z drugiej strony, jakbym tam wlazła, a ona by mnie zastawiła, to by się mogło skończyć nie najlepiej. Nie? No nic. Muszę iść na górę. Jakieś skrzydełko motyla. Okej. A.
specjalnych rzeczy tutaj w tym kufrze nie było, ale kufry mają fajne ci farmerzy. Strasznie mi się podobają ich kufry. Okej, tu jest wajcha. Najpierw kufer. Okej. A, tu jest drugi. A, tego już trzeba otworzyć. Samodzielnie. No. Kurde, prawie samodzielnie. Znaczy... Co? Nieważne. Okej. Jakieś buciki. F4. Ciąg za wajchę krąg. Okej. Przykucnę sobie. Nie lubię centurionów. Kurde, Liorn. Super, z drugiej strony też jest centurion. Tamten jest na szczęście zniszczony, dzięki Bogu. Klucz do windy w Alftlandzie. Pomimo bez kazy i klejnot. Super. Ebo nowe strzały, granat. Wielka dusza. O, tu jest skrzynia, nie zauważyłam jej. Kufer, przepraszam. Jakiś pierścień, hełm. A tu jest kufer? Powinien być. Dobra, nie ma do nie, nie będziemy rozpaczać. Umiejętności, aha. No tak, bo przecież mam punkt do rozdania. Ale chcesz się kierować swoją starodawną taktyką, czyli wychodzisz z lokacji, wtedy rozdajesz punkt. Ponieważ jest ona fajna i mi się podoba. Ale się obłowimy. Znaczy nie tyle się obłowimy w złoto, ile w doświadczenie, ponieważ dzięki retoryce, dzięki sprzedawaniu zyskujemy retorykę. Sulla, chodźmy stąd. Czy nie dość już śmierci? Oczywiście, że chcesz być śmierci. Czekasz, żeby się odbić. Chcesz przypisać sobie całą chwałę. Co to było? Okej, chyba się będziemy z kimś bić. Oczywiście, że się nie będziemy w to pakować. Poczekamy, aż się wykończą nawzajem. Wiecie co? Zapiszę F4. Man. Wiecie co, w tym miejscu zakończę odcinek i zobaczymy, jak to się rozwinie w następnym, ponieważ to chwilę może zająć. Się może pobawić w komentatora, ale dobra, ale to dopiero w następnym odcinku, więc w tym dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie.